Jak widać, dzisiaj będę Wam pokazywał mój sprzęt na oko, nie? Pierwsze to zaczniemy od moich takich gumek śmierdzących, czyli takie coś o smaku serowym. Bardzo skuteczne na oko, nie? Pstrągi, bardzo. Pstrągi to takie duże na to biorą, że rekordowe. Tutaj też mam takie o smaku krewetki tym razem. Też bardzo fajne, trzyma bardzo lepiej, będzie trzymać zapach niż ser. Też tutaj następne mamy tutaj zestawy na dropshota. Mamy dużo takich dużo takich zestawów na dropshota, więc fajne. Drugie to mamy woblery, czyli tradycja na pstrągi albo konie. Pierwsze to mamy tutaj takiego pstrąga z firmy Rapala, taki większy wersja. Następnie to mamy tutaj też z Rapala, takiego fajnego jakby szada, jakiegoś mino, czy jakiegoś tam błyszczącego, płoteczki czy coś tam. Tutaj mamy takiego ala pstrąga u konia, bardzo dużo na to łapałem okoniów. Pstrągi też się czasami trafiały, ale hit jest od okoni. Następny mamy tutaj takiego kolorowego z jedną kotwiczką. To chyba jest z Savage Gira. Nie, to jest z Berkleya. Z Berkleya taki jest fajny woblerek. Bardzo fajna praca. Agresywna ma. Tutaj mamy, nie wiem czy to można powiedzieć jako wobler, ale bardzo fajny też taki kolorek o konia z takim jakby błyskotką. Następnie mamy tutaj z Salmo, mojego taty ulubiony wobler. Nazywa go królem swoich przynęt, dlatego że no po prostu łapie na nie dużo pstrągów, okoniów, nawet szczupaki się trafiają, więc bardzo fajny. Tutaj też mamy z Rapala 3D. Z Rapala mamy takiego 3D pstrąga. Bardzo fajny. Prace nie ma jakiejś dobrej. Nie polecam za bardzo, ale jak już chcecie kupić coś takiego 3D, no to fajny, ale pracy nie ma dobrej. Tutaj też mamy takiego Salmo, taki kolorek fajny, szada takiego, bardzo fajny, bo pracę ma bardzo fajną. Tutaj też mamy takiego łamańca jakby, fajny na pstrągi małe, na okonki małe, trafiają się. Tutaj mamy takiego jakby pstrąga, też 3D. Bardzo fajny, z jednym hakiem tutaj, żeby lepiej się odhaczało. Tutaj też mamy od Rapala takiego o fajnego. Ja go nazywałem kiedyś królem, dlatego że król to jest król pstrągów. Złapałem na niego życiówkę tego pstrąga. Bardzo fajne. No to jeszcze o koni nie łowiłem, ale na pewno będę. Tutaj też mamy takiego podobnego ze Savage Gira. Fajny taki, bardzo fajną pracę ma, polecam ten kolorek z Savage Gira. Tutaj też mamy z Salmo, bardzo fajne prace też ma, fajny taki kolorek jakby tęczowy, bardzo fajną pracę ma. Tutaj też mamy takie podlodowe, fajne, bardzo fajny kolorek, polecam taki kolor, najlepszy moim zdaniem. Tutaj też mamy ze Salmo, podobne do płotki albo jakiegoś małej rybki. Bardzo fajne. Tutaj też mamy takiego kolorowego, też podobnego niż do tamtego. Bardzo podobny. Dobra, następne co będziemy Wam pokazywać to będą gumy. Tradycja okoniów, czyli gumy. Będę Wam zaczynał od takich z włoskami. Pierwsze to jest taki podobny do płoteczki, bardzo, bardzo fajny, pracę bardzo fajną, z włoskami, bardzo polecam gumki. Tutaj następnie mamy też gumkę taką z włoskami, tylko inny kolor,
bardzo fajny z Rage Fox Rage. Bardzo fajne gumki. Następne tutaj mamy też z Fox Rage takie fajne jakby okonka. Bardzo fajne na szczupaki. Szczupaki na to lecą jak głupie. Tutaj też mamy takiego, to jest mój hit o koniu. Jak macie okazję z Fox Rage'a, kupcie taką gumkę. To jest hit o koniów, mówię wam. Ja na to złapałem tyle o koni, że się w głowie nie mieści. Następne to mamy już nie z takimi włoskami, tylko takie bardziej z linkami takimi. Bardzo fajna przynęta. Na to jeszcze za bardzo tak nie łowiłem dobrze. Ale mam nadzieję, że będzie się kiedyś sprawdzać. Tutaj też mamy z tej samej firmy, to chyba są Keitechy. Keitech, tylko że z innej jakby formacji. Bardzo fajne, polecam. Następne tutaj mamy... gdzie to jest? A, tutaj mamy Tante. Tante bardzo polecam na okonia. Bardzo fajną pracę pod wodą. Jak opuścicie na dno, popracujecie to chwilę i znajdziecie jakąś stado okoni, to będziecie nałowieni na cały dzień. Następne tutaj mamy takie żaby. Bardzo fajne, fajną pracę ma. Ma takie dwa ogonki. Fajne, takie dwa ogonki ma fajne. Fajny kolorek, ale najlepszy kolor z tych żab to jest biały. Biały jest bardzo dobry. Polecam biały. Nad niego złapałem też takie już dwudziestaki o konie. Następne to tutaj mamy jakby taką ośmiorniczkę fajną. To jest fajne z Berkleya, dlatego że można se pociąć i na to nawet płotki biorą, jak se potniecie. Też kolejne mamy tutaj też z Fox Rage'a, bardzo fajne gumki. Na to jeszcze nic nie złapałem. Próbowałem, ale jakoś nie chciały dobrze atakować. Nie wiem dlaczego, ale może kiedyś się sprawdzi. Następne to tutaj mamy też z Fox Rage'a. Bardzo fajne, to też jest hit tych okoni. Jak macie okazję, naprawdę kupcie tą gumkę. To jest takie dobre. I to jeszcze bardziej ten kolor, bo ten kolor jest bardzo dobry. Polecam. Następne mamy też z Fox Rage'a. Taką gumkę złapałem, życiówkę o konia na to 31 cm. Bardzo fajna praca, ogonka. No i bardzo fajna. Następne to mamy tutaj KTH. Takiego zawsze zakładam na pierwsze, jak gdzieś jadę na jakąś wodę, to zawsze zakładam takiego pierwszego, dlatego że po prostu jest bardzo dobry. Praca ogonka, no to KTH-y to... Nie wiem, kto nie zna Keitechów. Tutaj też ominąłem taką żabę też. Kolor taki bardziej czarny. No raczej takie bardziej czystsze wody. Czyli muszą być krystaliczne woda, najlepsze. Tutaj mamy takie jakby skorpiony. Bardzo fajne. Prace bardzo fajne mają. Okonie na to lecą dobrze. Tutaj mamy taki z kręcącym ogonkiem. Fajne ze Szczecina. Kupiłem w Szczecinie. Bardzo fajna praca. Tutaj też to samo, tylko że inny kolorek. Tutaj mam kilka takich kolorków. Zaraz wam pokażę. Tutaj też mam takiego czerwonego. Bardzo fajny. To jest jeden z fajniejszych. Tutaj też mam takiego fajnego biały z czerwonym. Tutaj też mam biały z czerwonym. Bardzo fajny. Tutaj biały. Bardzo dobry. Też na krystaliczne wody te dobre są. Następne co tutaj mamy, to tutaj mam różne te kolorki tych gumek. Bardzo fajne. Tutaj jest pierwsza. Na małe okonki bardzo fajne, duże czasami się trafiają. Tutaj mamy białego, biały moim zdaniem najlepszy. Tutaj mamy takiego jakby zielonkowego, srebrnego, bardzo fajne też. Tutaj mamy takiego małego Keitecha, chyba jedyneczka. Bardzo fajne, wygląda jak płoteczka, ale też musi być krystaliczna woda. Tutaj, tego też ominąłem, tutaj zielony z czerwonym, też bardzo fajny. Tutaj mamy bardzo fajne kopyto, duże kopyto, fajna praca.
Ale problem jest z tym, że to trochę przeszkadza ten płetwa od tego, że jak zakładasz główkę, to się może zahaczać czasami. Następnie to tutaj mamy też taką małą, bardzo fajna, zielony. Zielony kolor też bardzo fajny. Tutaj mamy bardzo fajne prace, mam bardzo dobrą okonię, małe takie piórki 5 cm na to lecą. Tutaj mamy też takiego, to był hit szczupaków, piltków, tych takich mikroszczupaków, bardzo fajne. Następne to tutaj mamy, to też był kiedyś hit. Miałem dwie takie, ale już nie wiem, gdzie mogę to kupić. Bardzo fajne. Chciałem to jeszcze kiedyś gdzieś kupić, ale ciężko to znaleźć teraz. Następne to są same jaskółki. Jaskółki to są bardzo dobre na głębokie wody. Tutaj mam taki kolor żółty z brokatem srebrnym i czerwony na górze. Tutaj mam taki zielony, bardziej ciemny zielony u góry i jasny zielony na dole. Tutaj też mam takiego całego białego, bardzo fajną pracę ma ogonka. Łowiłem na to konia w Polsce, bardzo fajno, polecam. Tutaj mam też takiego białego, fajne bardzo, też ze Szczecina. Bardzo fajne, klasyczne białe. Tutaj mam różowego, też bardzo fajny. Rzadko się zdarzają okonie, ale no wiecie. Czasami biorą, czasami nie, to trzeba kombinować. Tutaj mam tego fajnego, to jest jeden z moich ulubionych. Bardzo fajne. Fajną pracę. Tutaj mam też takiego. Takiego fajnego żółtego z tej samej firmy. Tutaj mamy z Berkleya, bardzo fajne na dropshota. Na dropshota, jak to założycie, to jest hit, dosłownie ryb. Tutaj też mamy, nie pokazywałam wam wszystkich gum, ale to jest mój cały box. Tutaj mam główki, pokazywałam wam większość. Mogę wam jeszcze tutaj pokazać niektóre. Tutaj mam takiego większego, na takie już chyba bardziej sandacze albo może takie trochę większe okonki, ale na to jeszcze nic nie złapałem. Tutaj też mamy takiego małego, też z kręcącym okonkiem. Bardzo fajny. Tutaj z jakichś już fajniejszych to tutaj nie ma. Tutaj też mam osiemniczkę i inny kolor. Już tutaj taki, o, z brokatem z Berkleya też. Tutaj mamy jeszcze, co tutaj jeszcze mam? Większe takie tanty mam. Pod większe okonki, też bardzo fajne. Jakieś tutaj już dużo rzeczy takich fajnych nie ma. Tutaj jeszcze mamy tamtę taką. To jest oryginał z chyba, nie pamiętam z jakiej firmy. Tutaj mamy tego podróbkę tanty, też bardzo fajna. Nie wiem, tutaj już chyba za bardzo nic nie ma. Więc przejdziemy do wędki. Wędkę używam z Okuma. Bardzo fajna, polecam. Jest długość ma 220 cm. Bardzo fajna. Kołowrotek używam z firmy Snapper. Nie mam pojęcia, co to za firma. Używam żyłki. Używam z Berkleya, bardzo cieniutka, bardzo fajna na okonki. Tutaj jest to do wyrzutu jest 3 do 18 gram. Bardzo fajna praca na wędce. Czubki takie bardzo cieniutkie. Bardzo fajna wędka. Na tą wędkę raczej trzeba bardziej uważać, dlatego że jak podniesiecie jakąś większą trochę rybę, większego okonka, to może ona się złamać. Tutaj też mam taką oto siatkę. Można se tutaj na klipa, można se zaczepić do plecaka, do różnych rzeczy. Bardzo szybko się rozkłada. Bardzo szybko się składa. Bardzo fajna, bardzo głęboka, fajna. Można szczupaka podebrać nawet. Bardzo fajna. Długie rączki nie ma. Ale dlatego, że innych nie mieli wędkarskim. Bardzo fajnie się rozkłada. Bardzo fajna. I polecam. Z firmy
Kine... Czekajcie. Jakiś... czekajcie. A jest... oto takiej firmy. Nie mogę tego przeczytać. Jakiś... to jest chyba... Kinetic. O, to jest firma Kinetic. Bardzo fajna. Nie jest ona jakaś droga. Kosztuje ona 35 euro. Ale jak na 35 euro, to się bardzo polecam taką. No i to będzie wszystko. To jest cały mój sprzęt na Okonie. Więc jeśli chcecie, następny filmik, mój sprzęt na szczupaki. Więc jak będzie 25 lajków na tym filmiku, będę nagrywać wam filmik z mój sprzęt na szczupaki. Więc widzimy się później. Na razie. Pa.